Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak stać się eremitą. Hmm, jestem pewna, że dokładnie teraz pojawiają się w Twojej głowie czarne scenariusze. Jeżeli Maria Bukardi mówi o tym, żeby się zaszyć gdzieś na odludziu, to z pewnością wie, o czym mówi. Nie, nie będziemy mówić o sytuacji globalnej, ponieważ znasz moje nastawienie do tego tematu. Sytuacją globalną zajmują się ci magowie, którzy wiedzą, jak się tym zająć i jak na to wpłynąć, aby było to dla dobra Ziemi i wszechświata. Ci biali magowie, oczywiście tych mam na myśli, bo ci czarni również tam w tym maczają palce. To jest wojna karmiczna, gdzie wyrównywane są różne, różne, różne poziomy karmy, ale czy ma to coś wspólnego z Tobą, no to tego się dowiesz w kolejnych tygodniach. Moja rola jest jednak inna. Moja rola polega na tym, aby wskazać Ci właściwą drogę, dokładnie w tym momencie. Dlatego w ten czwartek widzimy się na ceremonii o numerze 209. Jeszcze raz powtarzam, wszystkie ceremonie są to uroczyste wykłady w bardzo uroczystej formie, dlatego zawsze jestem w białej sukni i przechodzimy najpierw przez sam początek, zapowiedź tematu, potem. Przez moment aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, wewnętrznego światła, oczyszczenie, podwyższenie wibracji, połączenie z danym miejscem mocy, a następnie otrzymujesz dokładne wskazówki na kolejny czas, na kolejny tydzień, ale są to oczywiście uniwersalne klucze do szczęścia, do których możesz wracać w każdym momencie, gdy tego potrzebujesz. Dla kogo są ceremonie? Dla wszystkich tych osób, które chcą należeć do tych może 5%. Społeczeństwa, ludzi szczęśliwych, spełnionych, którzy osiągają swoje cele, cele swojego serca, którzy zmieniają swoje życie, ten świat i wszechświat, i którzy mają w sobie światło i chcą to światło zwiększać. Dla wszystkich tych osób, które są zagubione, szukają odpowiedzi na różne pytania, nie wiedzą jak dalej. Żyją w strachu i niepewności, ale wiedzą i wierzą w to, że jest coś więcej, że jest coś wyżej, że jest jakaś siła, którą możemy nazywać Bogiem, albo w różnych religiach możemy ją nazywać, jak chcemy. Ona jest jedna, tylko ma różne nazwy. I chcą uzyskać wskazówki. Jak się pozbyć strachu, jak się pozbyć niepewności, jak nawiązać kontakt ze swoją duszą, z tą energią wyższą, energią źródła, bez względu na to, jak ją nazywamy? Dla kogo nie są ceremonie? Ceremonie na pewno nie są dla osób, które uważają duchowość za głupotę, które uważają, że nie ma Boga. Które uważają, że wróżki, wiedźmy i czarownice to jest coś złego, czyli mają bardzo dużo szufladek, ograniczeń, które tworzą z nich bioroboty, a nie ludzi. Dla tych na pewno ceremonie nie będą dobrym rozwiązaniem, bo i tak tego nie zrozumieją, i tak to odrzucą, i tak będzie to dla nich wielkie hokus pokus. Ale wszyscy ci, którzy wiedzą, że jest coś więcej, dla tych ceremonii są najlepszym rozwiązaniem, dokładnie w tym momencie. Nie ma lepszego rozwiązania. Dlatego, jak widzisz, moja działalność w tym momencie to jest praktycznie 80% ceremonie. Tak zostałam poprowadzona i z tych wszystkich, wszystkich poszczególnych dziedzin mojego działania skoncentrowałam się na tych dwóch, na ceremoniach i na trylogii. Trylogia jest... Powieścią jest historią, w której ukryte są niesamowite klucze, klucze do szczęścia, spełnienia, mądrości wyższej w bardzo przystępnej formie. A ceremonie już są dla tych osób, które wiedzą, jak niesamowite energie są wokół nas, jeżeli wiemy jak wykorzystać pewne wibracje, jak wykorzystać pewne przesłania. To wszystko jest dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze, i można stworzyć z tej ziemi po prostu raj, lub przynieść raj na ziemię. W ten czwartek będziemy mówić o tym, jak stać się eremitą w kolejnym czasie, dlaczego jest to takie ważne, by przeanalizować przeszłość. Niesamowicie zgrywa się to z Energią również w moim życiu, bo jak wiesz, świętuję teraz dwudziestolecie mojej pracy online, czyli nie mojej całkowitej pracy, bo ona jest dużo dłuższa, ale mojej pracy typowo online, czyli przepowiednie online, czyli modlitwy, które dla Was przygotowuję, moje książki, e-booki, audiobooki i tak dalej, typowo pracy przez internet. Dwudziestolecie i to jest dla mnie też taki moment, gdzie patrzę wstecz, muszę wyciągnąć mądre wnioski i później zastosować pewne, pewne moje spostrzeżenia w przyszłości. I tego będę Cię uczyć w ten czwartek na ceremonii o numerze 209, jak Ty. Możesz znaleźć cele Twojego serca, wyznaczyć cele Twojego serca, później jak możesz osiągnąć te cele przy pomocy energii wyższej, intuicji, czy jak nazwiemy to połączenie, czyli połączenia z tą energią boską, energią źródła. Jak Ty konkretnie możesz to zrobić? Praktycznie możesz to zrobić, czyli praktyka czyni mistrza, jak praktycznie, codziennie możesz zbliżyć się milowymi krokami do realizacji Twoich marzeń i Twoich celów? Opowiem Ci troszeczkę o nowym początku, na co zwrócić uwagę, i o tym, jak dzisiaj możesz pokonać tygrysa strachu. Dlaczego jest to ważne i dlaczego. Każdy z nas czegoś się boi, a mimo tego są ludzie, którzy ten strach pokonują i realizują siebie, realizują swoje marzenia, swoje pragnienia, gdy większość żyje w tym strachu i pozostaje na tym samym poziomie. Czyli z głębi mojego serca zapraszam Cię na ten czwartek. Link jest poniżej. Żeby zobaczyć to spotkanie, potrzebujesz bilety, czyli potrzebujesz dostęp. Dostęp jest w bardzo przystępnej cenie, ponieważ jest to moja misja, jest to moje powołanie tutaj na ziemi, aby przekazywać tą wiedzę w Twoje dłonie. Dostęp minimalny to są 33 zł na 6 dni. Przez te 6 dni możesz zobaczyć tą aktualną transmisję o wyznaczonej godzinie, ale możesz również wrócić do archiwum i obejrzeć sobie 208 poprzednich, czyli Ponad 208 godzin wykładów, każdy na inny temat w tej pięknej i uroczystej formie. Dziękuję, do zobaczenia w ten czwartek. Twoja Maria Bukarti.